Siemanko byczki, z tej strony David Beckham i dzisiaj robimy szalone rzeczy na koncie Road to Glory, więc ogromna prośba, zostawiajcie łapeczki do góry, klikajcie tam czerwony przycisk subskrypcji i piszcie komentarze dla zasięgu, bo dzisiaj przepalamy nasze pierwsze 5 kart specjalnych za Food Champions na kartę 83-86, tylko gdzie to było? To było na wszystkich. Dobrze, więc przechodzimy sobie na spokojnie do rozbudowy Mistrzostw FIFA Ultimate Team 8386 piłkarz Mistrzostw Food. Aktualnie zostaje nam tylko i wyłącznie João Felix, więc bardzo się cieszę, że chociaż tego Felixa mieliśmy przyjemność zostawić. Na za chwilkę też wielkie transfery na tym klubie, no nie wychodzimy dzisiaj na dach stadionu, więc dzisiaj tylko i wyłącznie bawimy się w tym klubie. Przepalamy naszych 5 zawodników: Parejo, Arnold Schwarzenegger, Lopez, Gabriel, no i El Arabi. Miejmy nadzieję, że ta 13, która jest, odpowiada za zgranie, 13 zgrania mieliśmy w tym składzie, powoduje, że trafimy coś ciekawego. Piłkarz Mistrzostw Food 8386, karta niewymienna, to jest player pick, jeśli się nie mylę. Jest Gomez, jest Rashford, jest Saint-Maximin, no i też jest na przykład Kradecki, więc lecimy. Chyba musi być, chyba jest walkout. I zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Jest Brazylia, SP. Lala, to jest Paulinho. To jest... chyba karta. No, chyba nie najgorsza. Liczyliśmy na coś lepszego, delikatnie. W sensie nawet na nic nie liczyliśmy, ale Paulinho chyba nawet jest drogi. Zobaczmy sobie na liście na rynku transferowym, jak ta karta się prezentuje, bo wydaje mi się, że Paulinho jest szansa, że wleci do naszego podstawowego składu. No i to jest karta o wartości 100-150 tysięcy. Zobaczymy, będę teraz kombinował, jak wkomponować go do składu i za chwilę zaprezentuję Wam nową legendę, nową ikonę naszego zespołu, która miejmy nadzieję wytrzyma więcej niż 10 spotkań. Po przepaleniu na playce przepalamy też na Xbox One 5 kart po to, żeby spróbować zdobyć kartę ocenioną na ocenę 85, ewentualnie, no nie, Gomez też jest oceniony na 85, więc to jest nasze totalne marzenie, żeby tutaj w tej paczce wybiegł raz, żeby był walkout, bo walkout musi być, no i dwa, żeby wyszła z tej paczki karta z Manchester United albo z Liverpoolu. Let's go! Trzymajmy kciuki i byczki, a dajcie znać też w komentarzu, co Wy potrafialiście tej paczce, bo wczoraj nie zorientowałem się, dobrze jest, że to SBC dopiero wyszło tak naprawdę wczoraj. Hiszpania, o nie, LS, o nie... Ojażabal 86. No powiem Wam szczerze, nie jest wcale tak źle, bo i trafiliśmy overall 85 wczoraj i dzisiaj 86, no to tak naprawdę najwyższe overale z tego SBC poleciały, ale no spodziewaliśmy się, kurczę, chcieliśmy w zasadzie, no może nie spodziewaliśmy się, chcieliśmy coś troszkę lepszego. No i szybkie przejście na Road to Glory, na PS4, ale zanim to ogromne podziękowanie dla Microsoftu, który przesłał mi paczkę z okazji premiery nowego Xboxa. Tutaj taka czapeczka, która już zasiadła na mojej głowie. Dodatkowo padzik od nowego Xboxa Series X. Świetnie, bo ten pad jest w mojej ocenie lepiej wykonany od Xboxa, od pada z Xboxa One. Nic tutaj nie trzeszczy, każdy przycisk... odpowiednio się klika. No ja mam dosyć duże porównanie, bo jak na Instastory widzieliście, trochę tych padów tutaj w tle widzicie, więc trochę tych padów, że tak powiem, przepracowałem. Dodatkowo dostaliśmy kod na FIFA Points i jeszcze kodik na Xboxa Live, więc bardzo dziękuję Microsoftowi. A teraz przechodzimy do składu, bo w składzie oj, pozmieniało się bardzo, ale to bardzo dużo. Zostały tak naprawdę dwie karty ze starego zespołu, więc zaczynamy od naszego goalkeepera Norbert Neto, kupiony za nic, bo trafiony w paczce. I to jest najtańsza karta tego zespołu, ale spisuje się. No, jak byliście na strumyczku, na którego Was zapraszam, Facebook Jules HD, to wiecie, że on tam ma swoje momenty. Zabrakło końców na kogoś lepszego, docelowo tutaj będzie siedział albo Courtois, albo jakiś Ter Stegen, ale to Wy, mam ogromną prośbę, żebyście napisali mi w komentarzu, kto, czy Ter Stegen, czy Courtois. Na prawej obronie Nelson Cabral Semedo, 20 meczów, już 3 asysty, 1 żółta kartka.
Z jednego powodu on tutaj jest, bo jest niewymienny. Nie musiałem wydawać na niego końców, nie chciałem wydawać też końców na innego prawego obrońcy, a w mojej ocenie nawet Nelson Semedo na 8 zgraniu, bo on na tylu tutaj jest, jest lepszy od Van Bissaki na pełnym zgraniu, więc i też nie muszę wydawać na niego końców, więc sytuacja dosłownie win-win-win. I środek obrony tworzą Eder, Gabriel Militao i Diego Carlos. I powiem Wam szczerze, na Ederze Militao zarobiłem naprawdę mnóstwo końców na początku FIFA, oczywiście dzięki Koziemu, który tutaj wziął mnie pod swoje skrzydła handlarskie. Ogromne podziękowania, już po raz 28. I Eder Militao naprawdę, no, ja się osobiście trochę przeliczyłem na nim, bo myślałem, że to będzie karta dużo lepsza, ale daje radę. Daje radę, ale myślałem, że będzie to karta delikatnie lepsza. Myślałem, że na pewno będzie lepsza od Diego Carlosa. Diego Carlos jest niestety albo stety lepszy, ta tężyzna fizyczna, 185 cm wzrostu, jego siła prawdopodobnie będzie bardzo duża, 86, agresja 85, więc to powoduje, że Diego Carlos ma większe szanse w pojedynkach 1 na 1. Ach, tutaj mój angielski o tej drugiej 43, kiedy to nagrywamy, już tam próbował się wpleść. No tak, no 300 lat spędzonych w Londynie. Na lewej obronie Ferland Mendy. Nie wiem, czy pokazywałem go wam w odcinku na YouTubku, ale no rozegrał on tam kilka meczów więcej od całego zespołu, bo gdzieś tam wcześniej sobie wleciał. 26 meczów. No karta tak naprawdę na tej lewej stronie obrony. Ciężko jest gdzieś tam z tymi kartami walczyć, szczególnie, że ten Mendy ma naprawdę świetne tempo. Znam go z Xboxa, jest to chyba jedna z nielicznych kart, która się powtarza względem Xboxa. Jest to karta pewniaczek, który naprawdę, gdzie nie może Mendy, gdzie nie może Militao, Diego Carlos czy nawet Semedo, to Mendy wleci i tą piłkę odbierze. Więc jestem mega z niego zadowolony i to jest najlepszy lewy obrońca w grze, lepszy od Davisa, nawet od tego, co wyszedł wczoraj. Dodatkowo Alan też tutaj karta niewymienna, dlatego też jest tutaj w mojej ocenie. Miałem tu Wijnalduma wcześniej. Wijnaldum jest delikatnie lepszy od tego Alana, ale Alan niewymienny, więc grzech byłoby nie skorzystać. No i tutaj jest José Paulo Bezerra Junior, czyli Paulinho. Matko jedyna, myślałem, że chłop się urodził w 98, ale nie, spokojnie. Chłop się urodził w 88. No, przed chwilą go trafiliśmy, więc sami dobrze wiecie, no, że chłop tutaj musiał wylądować. Bardzo się ucieszyłem. Chociaż nie pamiętam, czy się ucieszyłem, czy nie, ale no, w ogóle overale, które potrafialiśmy w tych paczkach, pikach, są fajne. Mamy overall 85, Paulinho, świetnie. Na kolejnej karcie jest, na kolejnej pozycji jest João Félix Sequeira, pierwszy właściciel, 84 overalla. No, też go znacie, trafiliśmy go i na Xboxie, i na playce z niego korzystamy, bo się gra na nim naprawdę spoko na playce, a na Xboxie on tam gdzieś wylądował w głębokich rezerwach. I witamy serdecznie pana JJ Lokocza, kupiony za 580 000. On jest droższy aniżeli cała reszta składu i to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo no zagrałem nim tych 20 meczów, 15 bramek, 7 asyst. No i powiem wam szczerze, że ta karta, kurczę, no to chyba nie jest warta aż tyle końców, ale obowiązkowo. Tak wczoraj usiedliśmy z widzami, czy też ze Spoconym, z którym graliśmy 2-2, usiedliśmy i mówimy, kurczę, tutaj potrzeba zmian, tu potrzebujemy jakiejś ikony, która wzbudzi emocje, która spowoduje, że te Road to Glory będzie ciekawe i będzie chciało się tutaj grać. No i to się stało poniekąd. I JJ Okocha jest takim sygnałem do was, do mnie, że tutaj trzeba zrobić coś fajnego. No i zrobiliśmy coś fajnego, kupując JJ Okocha za 580 000 końców. Na napadzie Antoine Martial 144 tysiące. No i to są dwie karty, które były wcześniej, czyli Marcus Rashford i Antony Martial. Na ławce jest Proms, Sané i Rodrigo. Klostermana nie chciałem sprzedawać. Jeszcze jest Gulasz, który gdzieś tam sobie wskoczy za Atora prawdopodobnie. W meczu wygląda to następująco, już wam pokazuję. 4-2-3-1 i w meczu to wygląda tak. Bez grania jest trzech zawodników, z tego co pamiętam. Semedo, Félix i chyba Paulinho. Chyba tak. I tak to wygląda i jeszcze wam pokażę wytyczne, bo często pytacie, czy to w komentarzach, czy to na streamach,
wytyczne są takie, zatrzymajcie sobie po prostu i będziecie mieli. Rolę też wam pokazać? Nie potrzebujecie chyba. Więc 4-4-2 taktyka jest taka niezmienna tak naprawdę. Więc moi drodzy, no teraz nie ma co przedłużać. Śmigamy do meczów Champions. Tak jak wspominałem, mamy na Xboxie bilans 12-0. Na playce mamy bilans 5-0, więc jest względnie dobrze i trzeba podtrzymać tą passę, żeby na dzisiejszym stromeczku, który odbędzie się już wieczorkiem, na który was zapraszam, Facebook, GG, Lisek, HD, móc dalej walczyć o bycie niepokonanym na tych serwerach. Tak naprawdę nie wiem, jakie to są serwery, szalone serwery. Wybierzemy sobie stroje, to będzie debiut w ogóle tych stroi, patrzyłem je u Huge Gorilli, który też piastuje te stroje, o matko jedyna, ale skład na odcinek nam wyskoczył, ty chłop, ja cię kręcę. No dobra, będzie trzeba się skupić. Huge Gorilla pokazał nam te stroje, mówi: Lisek, weź je załóż i będzie good. Gorzej jak tutaj debiut w tych strojach okaże się bardzo smutny i pechowy, ale mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, więc let's dance, moi drodzy, trzymajcie kciuki i pamiętajcie, piszcie komentarze dla zasięgu. Okocza! Okocza, gol! Jest! Dobrze! Okocza, kurde, to mój błąd absolutnie, bo strzeliłem finezję po... finezję w drugą stronę strzeliłem. Dobrze, Martial. Martial, finezja? Mój Jezusku, kochany! Jest! Yes! Rashford! Ale co on broni, ten Alisson? I no, wykończenie Martiala? Kurde, zawiedziony jestem. Antoni! Rash! Hat-trick! Spalonego nie ma, Rash, czwarta bramka to będzie. Panowie, la zabawa, zobaczmy powtórkę, jeśli nasz gościu nie wyjdzie, ani nam nie pomije jej. O, mieliście piłka, która podąża swoim życiem. Świetnie, 4-1. Markus, Rashford, chyba to tak, już za dużo dla naszego oponenta, moi drodzy. Markus, Rashford, kupujcie chłopaka, dopóki jest w tej cenie. Bo po tym odcinku on wybuchnie. Rashford, ta orientacja w terenie. To zagranie tak naprawdę tyłem do bramki. Świetnie. Marcus Rashford, jesteś w moim serduszku. A wy też jesteście w moim serduszku, bo właśnie w tym momencie kończymy ten materiał. Wpadajcie na strumyka Facebook GG Lisek HD. Jutro o 12:00 kolejny odcineczek. No i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Siemano.